Piękny ogień. Dzisiaj przyjechaliśmy na Podgórki Tynieckie, łowisko takie fajne, ale dosyć specyficzne w ostatnich latach. Na wiosnę, jak w lutym przyjeżdżałem, w połowie marca, w ogóle ludzi nie było. Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy w dzień powszedni po południu, tutaj ciężko było zobaczyć jakiegokolwiek wędkarza. Po prostu była fama, że ryby nie biorą. A ja przyjeżdżałem i łowiłem tutaj po kilka karasi za każdym razem. Któregoś razu nawet w niedzielę miałem 7 karasi, jednego leszcza na koszyczek. Po prostu te ryby świetnie brały i byłem zszokowany, że tutaj można takie ryby łowić. Tak wyglądają Podgórki około godziny 15. Dzień powszedni. Nie ma ani jednego wędkarza. Trochę to dziwne, bo tych ryb jest tutaj dość sporo. Bardzo ładne ryby biorą, fajne karasie. Rok wcześniej kilka razy tu próbowałem i bardzo słabo było z tymi rybami. Po prostu było bardzo dużo drobnej ryby i drapieżnika. Teraz pojawiły się te karasie, są też leszcze, no zobaczymy. Ze względu na to, że to było albo zimno, albo przyjeżdżałem po południu i bardzo szybko robiło się ciemno, więc praktycznie tak przyjeżdżałem na godzinę, na godzinę czasu. Później troszeczkę dłużej, to jak byłem te 2 godziny, to te 4-5 karasi można było zrobić. Ona jest fajna, bo ona się ze wszystkim miesza, wiesz? I zapach faktycznie pozostawia piękny zapaszek, no. Ten może kilogram. I było tak, że po prostu pierwsze 2 koszyczki podawałem jedzenia, trzeci koszyczek już był z przynętą i praktycznie za każdym razem przy tym pierwszym podaniu przynęty były brania i łowiłem coś. Albo to był karp, albo to był karaś, któregoś razu był szczupak. To szczupak. O kurczę. No i szczupaki nawet biorą. Matka boska. Ohoho, jakie szczupaczysko. Pamiętam jeszcze, jak startowałem w kole Zwierzyniec w Krakowie, to bardzo często to były rozgrywane zawody spławikowe. Fajne ryby się łowiło głównie na wiosnę. Dużo było leszczy, krąpi. Świetne się wyniki robiło, aczkolwiek dosyć nierówne było, dlatego że na wiosnę częściej na tych płytszych miejscach brały ryby, na głębszych ich nie było. Z kolei latem było odwrotnie. Niestety w zeszłym roku próbowałem tu kilka razy połowić jakieś fajne ryby i nie miałem szczęścia, nie umiałem się do nich dobrać. I podejrzewam, dlatego w tym roku, w lutym praktycznie w ogóle tutaj ludzie nie jeździli. Luty, połowa marca, jak przyjeżdżałem, ani żywej duszy nie było. W grudniu jeszcze jeździli tutaj spinningiści, dużo szczupaków i sumów odławiali, ale spławikowców, koszyczkowców tutaj praktycznie nie było. W lutym najlepiej brały na 3 czerwone pinki i jedną białą. Ten karaś jest potężny. Wierzcie mi. Nie mam wagi, bo on zostawił. Ale to jest w sumie największy karaś, który tutaj złowiłem. No i dobra, kolejny. Ten chyba największy. Teraz trzeba będzie pewnie powiększyć tą przynętę. Z tego względu, że ryby są bardziej aktywne. I zauważyłem też, właśnie luty, połowa marca, że trzeba było dodawać jedną białą pinkę do tych 2-3 czerwonych. I wtedy były brania karasi. Są takie drobne brania, czasami mocniejsze szarpnięcia, ale ryba, albo są końcówki rybaku zgniecione, albo po prostu jest szarpnięcie po żyłce, nie widać w ogóle na przynęcie, że jest coś ruszone. Tam większy haczyk na przyponie, czasami ten większy haczyk powoduje, że jak on bardziej wystaje, gdzieś ta ryba się łatwiej zahacza po prostu. A jak jest ten haczyk trochę schowany, jak ryba skubnie te robaki, to po prostu nie zdąży się zaczepić. Ja zacinam i mam puste branie, nie? Nie wiem, czy to jest duża ryba, czy mała ryba. Zobaczymy. Damy tutaj 0,165 grubość. To jest odległość 35 cm plus 30 tutaj to, czyli 65 cm samego przyponu jest. Przypony są długie, bo zauważyłem, że te karasie tutaj lubią, jak są długie przypony. No i haczyk taki większy, czarny dam, chyba 14 albo 12. Rozmiary faktycznie tych haczyków nie mają znaczenia, dlatego że w różnych firmach te numeracje niekoniecznie muszą się pokrywać. Harpnęło coś, aż wiesz, kurde, wędkę ma. Tak, wiesz. Chciałem zmienić ten przypon, a w międzyczasie wędka była w wodzie, szarpnęło, mało nie spadła ta wędka i cała przynęta została wciągnięta, więc duży haczyk, gdyby był, to podejrzewam, że ta ryba by się od razu zapięła. Ten jest za mały. Jak wiem, że są te duże ryby,
bo to już drugie było takie branie z mocnym szarpnięciem, a niestety nie zaciąłem, to dałem ten większy haczyk, tak mówię, dam dwa kawałki czerwonego robaka, jedną pinkę białą, jedną pinkę czerwoną. Tutaj mam taką zanętę już mrożoną z poprzedniego łowienia. Ona jest o tyle fajna, że jak jest taka przemrożona, przemoczona, ona nie pracuje. Nie chcę, żeby była zbytnio pracująca. Wejdą nam te wzręgi, zaczną przeszkadzać. Lepiej, żeby była taka, która się wyjdzie od razu z kubka i położy się na dno. Ale dorobimy troszeczkę zanęty świeżej. Bazą będzie zanęta leszczowa. Ona jest po prostu o tyle fajna, że jest taka średnio gruba, dobrą ma granulację i lekko pachnie, tak przyjemnie, słodko. Ćwiarteczkę damy tej zanęty. O. Ćwiartkę damy Wonder Blacka. Jest taka dosyć uniwersalna zanęta. Faktycznie można płoście leszcze łowić. Jest czarna. Też ćwiarteczkę damy. Ona trochę pracuje, tak? Bo ma troszeczkę ziaren konopi prażonych w środku. Wonder Big Brim. Ona też fajnie pachnie i zaletą tego jej jest to, że są takie grube kawałki fajne na większe ryby. Nie dużo tego dam, żeby chodzi o to, żeby jakieś pojedyncze kawałki gdzieś tam się pojawiały. Namoczymy to. Poczekamy teraz, żeby tą wodę nam wcięło i dodamy jeszcze raz, dwa razy wodę, żeby dobrze wchłonęło. I dodam potem gliny takiej ciemnej, wiążącej. Ona jest w takiej formie półsuchej, ale jak dostaje tylko wilgoci, to mocno klei. No ja liczę cały czas na te karasie, chociaż one już teraz tak nie biorą, one mają dużo innego jedzenia żywego, naturalnego, więc w lutym i w marcu świetnie brały. Teraz na przykład już jest gorzej, ale mam nadzieję złowić, a jak nie, to powinny pojawić się jakieś leszcze. Przynęta znowu nieruszona, a ruchy na szpicu cały czas są. Po żyłce gdzieś tam te ryby chodzą, czasami są takie mocne aż szarpnięcie, jakby ta ryba miała to wciągnąć, a to po prostu jest gdzieś tam przepłynięcie po żyłce i zahaczenie. Niestety na razie one kompletnie nie chcą brać. Martwa jest ta przynęta, więc dodałem takie cieńsze robaki, które troszeczkę będą mi się ruszać na haczyku. No i zobaczymy, no musimy coś tu złowić. No te ryby są, widać, że są. Te karasie zaskoczyły nie tylko mnie, jak się okazało, bo znajomi, którzy tu często jeżdżą na ryby, mówili, że tu praktycznie jest martwa woda o tej porze roku, czyli w połowie lutego, połowie marca. Któregoś razu tutaj spotkałem się z Bogusiem Chylą, który jest też świetnym federowcem i złowił przy mnie leszcza takiego ładnego i złowił też pięknego karasia zaraz. Boguś Chyla zapiął fajną rybę. Taka miękka, więc trudno stwierdzić, jaka to może być ryba, ale na pewno fajna. Po to przyjechałem. No, taki był plan i plan zaczyna się realizować. O, piękna, konkretna ryba. Ej, to są podgórki. I oczywiście mistrz Boguś. Pierwsze ryby się złowiło. Była znowu jakieś pół godziny przerwy. Piękny karaś. Będziemy go wypuszczać. Ciężki jest, może podwierak złamać. Ach. Te karasie chyba tutaj co tydzień są większe. Widać było jakieś ruchy na żyłce, że coś tam się zaczyna dziać i zaraz buch, branie i była ryba, i był karaś. W zasadzie same karasie mi wtedy brały. I tak co 20 minut, co pół godziny po prostu były te brania i odławiało się piękne karasie. Nie było żadnej innej ryby, tylko te karasie i czasami jakiś leszczyk, okoń, płotkę. Ale to były pojedyncze ryby, głównie karasie. No teraz też mi bierze, stuka. Nie wiem, co mi stuka, bo nie mogę tego zaciąć. No teraz z tymi karasiami może być gorzej, bo one na pewno są, bo nigdzie nie uciekły. Tym bardziej, że widać po tych ruchach, po żyłce, po takich szarpnięciach, że tam są fajne ryby. Być może to karasie, być może to karpie, być może to leszcze. Ale nie chcą brać, bo mają dużo własnego jedzenia. Nie potrzebuje ta ryba. O, znowu stuknęło. No i w lutym i w połowie marca, jak było takie stuknięcie, jedno, drugie, to była pewna ryba, pewne branie. A w tej chwili te stuknięcia, nie mogę tego zaciąć. Skąd to tyle karasi na tym? Kurde, i nikogo nie ma tu, ani człowieka, no. Brawa. Kurwa, karpie. Powtarzam, ten
ten sam schemat, czyli koszyczek plastikowy 20-gramowy, do którego dość sporo tego jedzenia wchodzi, więc nie robię żadnego wstępnego nęcenia, tylko nęcę tym koszyczkiem. On szybciej jakby uwalnia tą zanętę, jak ona jest przemoczona, bo robię troszeczkę bardziej przemoczoną, żeby za mocno nie pracowała, żeby te drobne ryby tam się nie zbierały. I ten plastikowy koszyczek lepiej ją uwalnia. Zakładałem 2-3 czerwone pinki i jedną białą pinkę i zauważyłem, jak były puste brania, to ta pinka biała była zgnieciona, więc zawsze dodawałem tą białą pinkę i, no i te karasie świetnie brały. No teraz może gdybym miał ochotkę, byłoby lepiej, bo widać, że ona nie jest zainteresowana przynętą. Czasami są te takie mocne szarpnięcia aż. O. No i też puste, no nie wiem, co jest grane. No ściągnęło pinkę chyba, bo to były chyba 2 pinki, tak? Pinka trochę wymielona jest. Po chmurną pogodę teraz słoneczko wychodzi, więc różne, że tak powiem, mamy aspekty pogody, więc ryba powinna brać. Jak jeździłem, to praktycznie cały czas była flauta. Dzisiaj mamy wiatr dość silny, zaczyna się zrywać wiatr. To może troszeczkę utrudniać, no mam nadzieję, że nie, ale łowimy na płytszym tym miejscu, na płytszej wodzie, więc tam mogą być troszeczkę inne ruchy wody, inne zachowania. Więc jak była flauta, to tam było łatwiej nam łowić. Nie wiem, może powinniśmy się przenęcić bliżej, ale zobaczmy, połówmy jeszcze tutaj. Zmienię znowu haczyk na mniejszy, zobaczymy, mniejsze przynęty dam. Ten pomysł z większym haczykiem nie zdał egzaminu. Główna będzie 145, może to nie ma jakiegoś większego znaczenia, ale haczyk jest mniejszy. Cienki dam, po prostu mniejsze też przynęty, 2 pinki dam, zobaczymy, co się będzie działo. Jedną tak różową, a drugą białą, zobaczymy. Chcę zatopić żyłkę, bo wiaterek nam ściąga, tym bardziej, że to tu mam plecionkę, a nie żyłkę, więc ona dłużej nam się zatapia. Pic jest bardzo cienki, dałem najcieńszy dostępny w kolmiku, aczkolwiek dużo zawodników robi sobie specjalnie szpice do rabia, jeszcze cieńsze takie, żeby każde branie było widoczne. I też będę musiał sobie to sprawdzić, bo niestety coraz bardziej delikatnie trzeba łowić. Te takie drobne pukania to są po prostu drobne ryby. Jak jest to mocne szarpnięcie, to jest albo ryba, tak jak był ten przypadek, gdzie mi całe wszystko zjadło, albo po prostu po żyłce. Białą pinkę ruszyło, nie? Zaraz damy jedną czerwoną i 2 białe. Często musimy się dowiadywać od tubylców, od znajomych, jak ta ryba tam reaguje, na co reaguje. Dlatego, że te same rzeczy, które nam będą działały w jednym miejscu, będziemy łowić dużo ryb, pojedziemy na inne łowisko i będzie totalna kicha, po prostu ryby nie będą brały, przyjdzie tubylec, wyrzuci wędkę, złowi kilka ryb, zrobi sobie z nimi zdjęcia, a my będziemy siedzieć i dłubać w nosie. No ta sama sytuacja. Biała pinka jest zruszona. Dobra, zmienimy teraz koszyczek z tego względu, że ten wiatr się zerwał i ten plastikowy koszyczek troszeczkę ciężko jest nim dobrze zarzucić, dobrze celnie zarzucić. Rzucimy też 20-gramowy, mniejszy, też mniej tego jedzenia będę podawał, no bo już troszeczkę wrzuciłem, ale taki obciążnikiem z przodu, żeby on ciągnął ostro jak strzała celnie niż ten plastikowy. On po prostu ma dużą powierzchnię, jest dosyć lekki mimo wszystko, mało ażurowy. Dam tu kilka pinek do środka tego koszyczka. Ale szczerze mówiąc, tam nie dawałem praktycznie robaków, kilka sztuk dosłownie, a może trzeba troszeczkę robaczków podać. Na dzisiaj mam przygotowane 2 wędki, 70-gramową kolmika, tą mięciutką, i 90-gramową trabuko. Ona jest taka sztywniejsza, ma tą pracę, ma pracę szczytową bardziej, natomiast zmieniłem szpic na bardzo delikatny, w sensie najbardziej delikatny z możliwych, które posiadam. Na kołowrotku mam 2 rodzaje plecionki. To jest plecionka Prestona 008. Tu mam plecionkę z Decathlonu, też 008. Ona jest po prostu tańsza. Na razie nie widzę różnicy, szczerze mówiąc. Jedna i druga tak samo tonie. Jedna i druga jest jak na razie wytrzymała. Nic się z nią nie dzieje. Kolejne branie. Jedną pinkę białą ściągnęło, drugą do połowy zeżarło. No. Może krótszy przypon muszę zastosować. W Krakowie tutaj panowie bardzo często sprawdzają. W Szczecinie jak łowiłem, to chyba w życiu nie byłem skontrolowany, szczerze mówiąc. Kiedyś to było tak nawet, że 2 kontrole dziennie miałem z różnych, czy przez policję, czy przez straż. Także regularnie tutaj panowie pilnują, no i w sumie chyba słusznie, dlatego to jest na przykład łowisko no kill, więc dużo ludzi może zabierać te ryby, jeśli nie będzie to sprawdzane. Nie? A poza tym no, same zezwolenia, nie? No, żeby ludzie po prostu wykupywali to. Dobra, kolejna zmiana przyponu, tym razem na krótszy. Jedną czerwoną i 2 białe.
A, no niestety, to są takie rybki, te, które skubią te białe pinki, to są małe krąpiki, ewentualnie może jakieś wzdręgi. Dałem krótszy przypon, no i od razu można te małe ryby złowić, no ale nie chodzi nam o te małe ryby. Kilka razy rzucę jeszcze tym krótkim przyponem, wrócę do większego haczyka i dłuższego przyponu i po prostu będziemy polować na rybę. No bo... Podwieraku, widzę, że ledwie wytrzymuje. O kurczę, łódź, Kaś. To jest dużo mulistego dna i też są odcinki, gdzie jest głębiej i płycej. W tej chwili nie wiem, jak nam to zadziała, ale w lutym i w połowie marca szukałem takiego twardszego dna, ale żeby było płyciej, z tego względu, że te ryby, jak słońce, szczególnie po południu, jak troszeczkę cieplejsza woda się robiła, troszeczkę słońce się pojawiło, to one wychodziły po prostu na tą płytszą wodę i wtedy były brania. Tutaj taki gruntomierz 42-gramowy, jest dosyć ciężki, ale jego zaletą jest to, że jak wpadnie tam gdzieś ten muł, to ja czuję, że on tam wpadł i jak ciągnę to i ciężko idzie, to znaczy, że ten muł jest dość spory. Jak zaczyna ten gruntomierz nam się troszeczkę tak szybciej przesuwać, to wiem, że jest twardsze dno. No i też dzięki tym wypustkom jakieś tam syfy nam się na to zawieszają, więc wiemy, czy jest dużo jakichś liści, czy jakichś badyli. Daję tutaj taki dłuższy odcinek żyłki do gruntomierza. Ta żyłka jest cieńsza od żyłki, od przyponu strzałowego i generalnie od żyłki. To jest bodajże 0,18. Chodzi o to, że jak nam się to gdzieś zaczepi przy mierzeniu gruntu, żeby zerwał się sam gruntomierz, a nie cały zestaw, tą żyłkę cieńszą. Nie może też być za cienka, no bo jak wyrzucimy i mamy jakiś kanał nieszeroki, to możemy komuś w głowę ten dać. No, zabić może. Kiedyś na zawodach w Szczecinie jeszcze, na kanale Świniec, na odległościówkę jak łowiłem, po drugiej stronie kobiety miały sektor, a ja byłem po drugiej stronie kobiety miały sektor i po prostu jak wyrzuciłem raz tą odległościówkę, to zerwał mi się zestaw, a spławik się wbił obok babki w wał, bo też z tyłu był wał, po prostu jakby trafiła gdzieś w głowę, w oko, to bym zabił ją. No, ja już te stanowiska znam, więc powiedzmy sobie, tylko pokażę tutaj jak to robiłem, czyli wyrzucam na 35 metr, no i wędka nam się nieźle gnie, no, też ciągnie się, ale szybciej już teraz to idzie. Jak jest dużo takich liści, to wiadomo, jest niedobrze, bo one się nie rozkładają za bardzo, tylko spowodują, że ten muł jest niedotleniony, a jak jest niedotleniony muł, to w tym ochotka nie żyje. Po prostu najlepiej, jak jest ten muł taki dosyć twardy, dotleniony, nie przykryty liśćmi, to wtedy tam żyje robactwo po prostu całe i ryby pływają tam, bo mają się czym żywić. W momencie, jak uderza gruntomierz o powierzchnię wody, zaczynam liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie liczę tam z przerwami tego, bo niektórzy mają jakieś te swoje liczenia, że robią sobie przerwy. Jeden, dwa, trzy. Ale to muszą być dobrze nauczeni tego liczenia. Ja robię tak, że liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Po prostu jedno po drugim. No, wydaje mi się to bardziej wiarygodne, miarodajne. Czyli na cztery liczenia. Ja jeszcze więcej się zajmę tym mierzeniem gruntu w innym odcinku, ale to już zrobimy razem z odległościówkami, bolonkami. Wyznaczania głębokości, jakby określania głębokości, ile to jest metrów. No tutaj na razie sobie tylko liczymy i porównujemy, natomiast nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jaka to jest głębokość. Bliżej rzucimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, na piąty. I właśnie tu jest ten myk. Nie wiem, ile tu jest odległości, to można sobie później sprawdzić, około 20 metrów, ale tu bliżej właśnie jest głębiej, jest na 5, a tam dalej jest na 4 i na tej płyciźnie, po prostu te karasie brały, jak było zimno i szczególnie po południu słoneczko zaczynało wychodzić, woda się nagrzewała na tym płytszym, one wychodziły z tego głębszego miejsca tutaj bliżej na to płytsze. Ja nie wiem, czy one dzisiaj tutaj na przykład nie będą bliżej brały, możemy spróbować.
na tym, powiedzmy sobie, 20 metrze. Zaraz to wymierzymy. Może one są jednak już na tej głębszej wodzie, bo ta woda jest już wymieszana, już jest praktycznie chyba na tyle ciepła na całej wysokości, więc nie musimy. Rzucimy zaraz dalej jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Na cztery uderza o dno. Zobaczymy, jak z głębokością jest. Trochę bliżej rzucam. Raz, dwa, trzy, cztery. Też jest cztery jeszcze. No i teraz idzie gładko, ale to już jest to głębsze miejsce. Spróbujemy się na tym głębszym łowić. Nie rzucę w to głębokie tego koszyczka, tylko na tym płytszym troszeczkę, ale blisko tego głębokiego. Tam jakby jest trochę twardsze dno. Teraz sobie zaklipsowałem tą odległość, gdzie jest jeszcze płytko na te moje cztery liczenia, że tak powiem, ale jest twardsze troszeczkę dno, nie czepiają się tak te syfy, więc jest szansa, że tam będą lepiej ryby brały. Nie wrzucam tego w to głębsze, gdzie jest na pięć liczeń, ale zaraz właśnie na tym wyjściu na płytkie przy tym głębszym miejscu. Mam nadzieję, że tam po prostu gdzieś te ryby będą się kręcić. Zaraz teraz jeszcze, jak mam zaklipsowane, to sobie zmierzę odległość i zapamiętam tą odległość, żebyśmy mogli ewentualnie innego federka użyć. No mamy 9 długości między kijkami, 3-metrowe długości, więc 3 razy 9,27 plus ta długość wędki częściowo to jest jakieś 2-2,5 metra i to dodamy, czyli jest jakieś 29 na 29 metrze będziemy łowić. Te pół metra jest na wyrzut, ułożenie koszyczka, czyli 29 metr samołowienie powinno być. Zmieniliśmy odległość łowienia na 29 metr. Pierwszy rzut. Znaczy dałem jeden koszyczek, zaraz drugi koszyczek od razu z przynętą. No i mamy, o, za pierwszym praktycznie rzutem znowu to samo. No, zanętę trochę jeszcze domoczyłem, czyli ona już taka jest dobrze nasiąknięta. Dodam teraz trochę gliny, nie będę tu kombinował tą zmierzeniem. Troszeczkę do krążenia. To jest w tej chwili taka dosyć mokra zanęta, ale w sumie krucha. W sensie takim, że w koszyczku ona powinna fajnie nam się uwalniać. Jakaś duża ryba, bardzo chyba nie wiem, może być karaś jeszcze, może być, ale... Trochę pracuje jak leszcz, powiem szczerze. Ale zobaczymy. Fajna ryba, na początku było tak, że to jest większa ryba niż te inne. Ale nie jest to dużo, ale to jest fajna ryba. Kurczę, sandać? Nie. Ale jaja. Piękny sandacz. Teraz wiemy, dlaczego tych innych ryb nie ma. No właśnie, to jest bardzo dużo drapieżnika. Tak jak wcześniej mówiłem, tu też miałem szczupaka bardzo ładnego. Też właśnie tak przypadkiem złowionego, bo nie sądzę, żeby on tak jakoś specjalnie wziął. O. Federek. Tych innych ryb, po prostu jak są drapieżniki, to niestety ewentualnie gdzieś może duże karasie mogły się uchować. Na początku oporu nie stawiał, dopiero przy brzegu poczułem, że to jest większa ryba i wiedziałem, że to nie jest karaś, bo te karasie no mimo wszystko na początku murują, a później jak się je przyciąga, no to dość szybko lądują w podbieraku. Ale sandacz, przepiękna ryba. Sandacza to nie złowiłem, ale złowiłem szczupaka, tamten szczupak był jeszcze większy od tego sandacza, ale no prześmiewcze ryby tutaj są, ja tutaj nigdy nie... Inaczej, łowiąc na odległościówkę, na tyczkę, na spławik, ja nigdy tu takich ryb nie łowiłem. Jakiś sandacz, jakiś szczupak, karpia przecież tu miałem prawie 3 kilo, karasi tyle, no jakieś leszcze, no leszcze to się łowi, powiedzmy sobie, na tyczkę, na odległościówkę, ale takich innych ryb to bardzo ciężko jest złowić. Federek jest dużo skuteczniejszy. Teraz rybę wypuszczać. Fajnie. Taki... Ciężkie dzisiaj to łowienie było, bo na tym 35 metrze takie były brania albo takie dziwne jakieś drobnych rybek, albo były mocne szarpnięcia. Najprawdopodobniej właśnie to były tego typu ryby, które przepływały, gdzieś zahaczyły płetwą i było momentalne cięcie, ale oczywiście nie było brania. A tutaj sobie tak lekko coś tam pykało na tym szpicu
I mamy taką rybę. O! Się zaplątała, no. Chodźka. Tak jak widzicie, no w lutym to jeszcze lepiej było, bo było dużo tych karasi, to się łowiło dość sporo tych ryb, po kilka, 4, 5, nawet 7, tak mówię, któregoś razu miałem. Ludzi prawie w ogóle nie ma, no tu w tej chwili w ogóle nie ma ludzi, a takie ryby tu się łowi. Fakt, że to jest łowisko no kill, tych ryb się nie zabiera z sobą, więc dlatego też mniej ludzi tu przyjeżdża, nie? No nie przyjeżdżają po mięso, ale samo złowienie tego, no jest, no za każdym razem tu się coś dzieje, to jest przedziwne. Ale też żeśmy zmienili odległość łowienia na 29 metr, 35 na to troszeczkę twardsze dno, żeśmy weszli. I tam od razu po pierwszych rzutach były te drobne ryby i pewnie zaraz za tymi drobnymi rybami przyszedł drapieżnik, bo te drobne ryby przestały brać, no i mamy sondacze. O, piękne okazje.